Gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Diablo 2 Resurrected, w sieci pojawiło się jedno bardzo ważne pytanie. Zadawali je praktycznie wszyscy, a odpowiedzi szukano w najmroczniejszych zakamarkach internetu. I to jest pytanie, które bez wątpienia możemy postawić na równi z innymi wielkimi. Jaki jest sens życia? Czy jesteśmy sami w kosmosie? Co kryje się po drugiej stronie czarnej dziury? Dlaczego, gdy budzę się w środku nocy, widzę zielonego pingwina z fioletową bazuką, który krzyczy: "Dajcie mi masła orzechowego!", a gdy rano się budzę, to go nie ma? Kiedy kraby w grach? Jak więc brzmi to ważkie pytanie? Proszę bardzo, czy w Diablo 2 Resurrected będzie działać komenda Players 8? I odpowiedź na to pytanie brzmi... Haha, lol, Arasz, ty jajarzu! Odpowiedź na to pytanie brzmi... Tak, działa, choć pewnie wielu z was już o tym doskonale wie, ponieważ sprawdziło sobie gdzieś w sieci. I w tym materiale pogramy sobie w Diablo 2 Resurrected z włączoną komendą Players 8. Odnowiona wersja klasyka przenosi praktycznie wszystko, co było w oryginale, i okrasza to nowoczesną grafiką. Pojawią się tutaj nawet stare bugi, takie jak ten z drzwiami monastyru, które się otwierają, ale ich model pozostaje zamknięty, tak więc Diablo 2 Resurrected to po prostu Diablo 2 na dobre i na złe, i tego złego też trochę jest. Tak więc z góry was przeproszę, że będzie to również troszkę rozliczenie z klasykiem. Klasykiem, który na zawsze pozostanie w moim serduszku bardzo głęboko, ale ze świadomością, że ten klasyk ma trochę wad. Bo czuć, że rozgrywka ma już ponad 20 lat. Jedyne, co w tej nowej wersji dodano, oczywiście prócz tego, że ma zupełnie nową, śliczną grafikę oraz fakt, że ta wersja ukazała się na konsolach, to kilka tak zwanych quality of life improvements, z czego najważniejszymi są bodaj wspólna skrytka oraz automatyczne zbieranie złota. O proszę, znalazłem katar. Dobrze, że nie grypę. Tak więc czym jest Players 8? Cóż to za sławna komenda? Generalnie rzecz biorąc, to ustawienie świata pod konkretną liczbę graczy. Siła potworów, liczba punktów doświadczenia oraz to, ile przedmiotów znajdziemy po drodze, skalowane jest do liczby graczy obecnych w danej rozgrywce. Im więcej graczy, tym oczywiście trudniejsze potwory do ubicia. Tak to działa w trakcie sieciowych wojaży, jednak jeżeli pojedynczy gracz chciałby doświadczyć świata skrojonego pod 8 graczy, może to zrobić za pomocą bardzo prostej komendy. W okienku czata wystarczy wpisać wiersz ukośnik players x, gdzie x to liczba graczy. W naszym wypadku będzie to 8. I od razu zaznaczę, przeszedłem Diablo 2 kilka razy, dwa razy paladynem, raz barbarzyńcą, raz zabójczynią i nigdy nie grałem z tą komendą włączoną, chociaż doskonale wiedziałem, że taka istnieje, ponieważ wszyscy moi kumple tak grali. Mnie jednak mało to interesowało, ale no, myślę, że premiera Diablo 2 Resurrected jest doskonałą okazją, żeby tę komendę Players 8 przetestować, tak więc po raz kolejny wyjdę ze strefy swojego komfortu, czy mojej komfortowej strefy, i zagram postacią, której dotychczas dobrze nie ograłem, czyli Amazonką. Witaj! Nie jestem zaskoczony widokiem kogoś z twojego rodzaju. Tak, niektóre teksty znam na pamięć. Dobrego dnia! Rakaniksu! Lecimy więc, siedlisko zła, ale najpierw czyszczenie całej mapy. Nie jest trudno, spodziewałem się, że sieknie mnie pierwszy lepszy potwór. Oczywiście za całą komendą Players 8 stoi matematyka, która dodatkowo zmieniała się z łatki na łatkę. Wersja Resurrected opiera się na ostatnim patchu Lord of Destruction, więc potwory mają 450% więcej punktów życia, co jest w sumie najmniejszym mnożnikiem w historii Diablo 2. W wersji 1.8 było to 800%, a w wersji 1.9 620%. I oczywiście czuć, że potwory mają więcej życia. I tak, poziomy zdobywa się znacznie szybciej. Jeszcze przed wejściem do siedliska zła miałem bodaj 4 level postaci, co generalnie nie przekłada się na obrażenia, o ile nie właduje punktów w odpowiednie staty. XP-ki, które otrzymujemy za zabicie przeciwnika, również zwiększone są o 450% przy włączonej komendzie Players 8. Diablo 2 ma kilka takich ukrytych systemów, o których wiedzą ci, którzy z grą spędzili sporo czasu, albo spędzili sporo czasu na diablowej Wikipedii. Na przykład 100% punktów doświadczenia za maszkarona otrzymuje się tylko wtedy, gdy różnica między bohaterem bądź bohaterką a potworem nie wynosi więcej niż 5 poziomów. Im wyżej lub niżej. Wróćmy jednak do gry. Siedlisko zła wyczyszczone, lecimy na Krwawą Orlicę. I tutaj ciekawostka. Krwawa Orlica to bohaterka pierwszej części, jedna z 3 grywalnych postaci, którą w podstawowej wersji mogliśmy wybrać. Gdy się o tym dowiedziałem, zrobiło mi się smutno. Zresztą Diablo 2 te pozytywne aspekty fabuły Diablo 1 traktuje z miotacza ognia. No bo wiecie, rycerz staje się naczyniem, nośnikiem Diablo. Czarodziej staje się tym demonologiem z kosmosu, a Tristram...
Oj, Tristram. Giń, orlico. Sorry, ale masz naprawdę kiepską ksywkę. W tym konkursie wygrywa Raptus Żałosny Żar. Jako że nigdy Amazonką nie grałem, absolutnie nie czuję wstydu w sprawdzaniu solidnych buildów. Nie chcę w połowie gry obudzić się z ręką w nocniku. Pomylenie się w rozwoju swojego bohatera bądź bohaterki było w sumie normą. Nie zliczę, ile razy zaczynałem postać od nowa, bo źle zainwestowałem punkty rozwoju w umiejętności, które na późniejszym etapie gry były bezwartościowe. Późniejsze łatki dodały możliwość przepisywania punktów umiejętności, ale w ograniczonym zakresie. I z tego tak zwanego respeku będę korzystał później. I o tym, jak bardzo przydałyby się Diablo 2 niektóre współczesne udogodnienia, przekonałem się już w trakcie łażenia po pierwszych jaskiniach i kazamatach. Z otwartymi ramionami powitałbym możliwość natychmiastowego powrotu na ich początek, a nie mozolne wracanie po własnych śladach. I wiem, jakim prawem mam czelność krytykować klasykę, a przecież Diablo 2 najlepszym hack and slashem jest. No właśnie, nie zawsze to, co drzewiej bywało, jest lepsze. Oj, powrót do Tristram. To było dosyć gorzkie doświadczenie za pierwszym razem, szczególnie jak się zobaczyło Griswolda, ale że on ma hapeków w tym trybie. Tłuczesz, końca nie ma. Dobra, zarżnięty, żaden fajny itemek nie wypadł, cóż za zaskoczenie. Deckard Cain uratowany, noga Wirta zebrana, można wracać. Wiem, dlaczego świat dla 8 graczy w trybie dla pojedynczego gracza jest tak popularny. XP-ki lecą szybko, jest trudniej, co prawda na standardowym poziomie trudności nie jakoś specjalnie, ale później jest znacznie trudniej. Nie dziwię się więc, że dla wielu graczy jest to preferowana forma rozgrywki. Tylko że mi osobiście, no nie podeszło. Grając na Player's Aid, przynajmniej na podstawowym poziomie trudności, głównym zagrożeniem są nie tyle potwory, bo te wcale specjalnie mocno nie biją, zagrożeniem natomiast jest nuda. To dosyć dziwny tryb, przynajmniej jeżeli gra się Amazonką. Potwory oczywiście szybko zyskują punkty życia, przez co bicie ich samym orężem przestaje wystarczać. Dlatego konieczny jest rozwój umiejętności, za którym to rozwojem nie nadąża ekwipunek. Zdolności Amazonki, takie jak elektryczne uderzenie czy oszczep kwarglem woniący, wymagają naprawdę sporych zasobów many. W normalnej grze taki poziom miałbym prawdopodobnie pod koniec aktu drugiego i dodatkowo miałbym ekwipunek, który pozwoliłby mi zrekompensować niewspółmiernie do kosztów niską pulę many, a w manę punktów atrybutów ładować nie warto. Tak więc większość mojego ekwipunku to mikstury many. Many, must be funny. Tak więc gdy nie zadaję obrażeń z umiejętności, walka staje się mordęgą. Dobra, jedziemy hrabinę. Nigdy nie lubiłem tego lochu, choć to i tak nie jest najgorszy etap pierwszego aktu. Patrz, mamo, motylki! Chyba je otruję! Dobra, hrabina padła, nic ciekawego mi z niej nie wypadło, ale to już tradycja w moich rozgrywkach. Łomatko, ile wypadło śmiecia? Co my tu mamy? Kaptur, sztylet. To chyba jakaś promocja, kup jeden, dostaniesz drugi za darmo. A, no i oczywiście z komendą Player's Aid wypada więcej przedmiotów. Diablo 2 pod względem nagradzania gracza jest bardzo tradycyjne. To znaczy, nagradza bardzo rzadko, z drugiej strony ekscytacja płynąca ze zmiany ekwipunku na lepszy jest większa, choć często towarzyszy temu myśl, no w końcu. O, kozielce, moi ulubieni przeciwnicy w pierwszym akcie. Uwielbiam ich łoić, oni tak fajnie robią. Przy aktywnej komendzie Player's Aid oczywiście tych przedmiotów jest więcej, szczególnie jak otworzy się skrzynkę, jednak często jest to po prostu więcej śmiecia, którego nie warto nawet podnosić. Wpisanie komendy nie wpływa bowiem na jakość wypadających itemków, tylko na ich ilość. Problem jest jednak taki, że często nawet te rzadkie, żółte przedmioty z dobrymi statystykami i tak w Player's Aid nie są wystarczająco dobre ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej – liczbę punktów życia przeciwnika. I to jest w moim odczuciu spory minus tego trybu. Gra zabiera mi ten element ekscytacji związany z nowym, fajnym przedmiotem, a potem patrzenie, jak ten nowy przedmiot rzeczywiście zwiększa moc mojej postaci. Bo co z tego, jeżeli wymienię broń z zadającej od 5 do 10 punktów obrażeń na taką, która zadaje od 10 do 15, skoro już w połowie pierwszego aktu takie wartości przestają się liczyć, bo przeciwnicy mają po prostu bardzo dużo punktów życia. To wszystko dodatkowo potęguje fakt, że rozwój postaci skonstruowany jest praktycznie pod jedną aktywną umiejętność. Po prostu najbardziej opłaca się ładować punkty umiejętności w pojedynczą miejkę i z niej korzystać. Przydzielanie atrybutów również działa podobnie u każdej postaci. Olać energię zupełnie, siła i zręczność tak, byśmy mogli używać itemków i reszta punktów w witalność. I sorry, ale nie kupuję argumentacji, że na
piekle albo na koszmarze jest lepiej, że się gra rozkręca. Nie, to jest to samo co mówienie, to jest fajny serial, ale od trzeciego sezonu, albo czej, zaraz będzie śmieszne. Choć z drugiej strony zdecydowanie rozumiem to, czemu Komenda Players 8 jest tak popularna. Postać leveluje naprawdę szybko, więc już w pierwszym akcie możemy doczłapać się do super skilli zadających porąbane obrażenia. A od czasu Lord of Destruction można było również tego trybu użyć do eksperymentów z buildami postaci dzięki możliwości zresetowania przypisanych punktów umiejętności. Mówiłem, że kanciapa hrabiny nie jest najgorszym etapem pierwszego aktu. Dyplom w tej kategorii dostaje monastyr i wszystko to, co potem. Przebijanie się najpierw przez kilka poziomów więzienia, a potem przez kilka poziomów katakumb, które wyglądają praktycznie tak samo jak więzienie, szybko staje się dosyć nudne. Pamiętajcie jednak, kochani, żeby dbać o higienę jamy ustnej, bo inaczej będzie szara paszcza. I tak jak powiedziałem, rozgrywka Diablo 2 Resurrected to rozgrywka sprzed 20 lat. Wtedy zachwycała i dzisiaj, nie ukrywam, też sprawia przyjemność. Choć marudzę, to i tak wciągnęła mnie, ale trąci już nieco myszką. Trzeba też pamiętać, że w momencie premiery Diablo 2 nie miało praktycznie żadnej konkurencji. Dzisiaj natomiast mamy naprawdę sporo gier z tego gatunku, które doszlifowały hack'n'slashowe schematy, a także dodały nieco autorskich interpretacji. I przy całej mojej miłości do Diablo 2 i sympatii, i przyjemności, która płynie z klimatu oraz samej rozgrywki, uważam, że na rynku od dawna są już lepsi przedstawiciele tego gatunku. Jednego, czego nie można odmówić z remasterowanej wersji Diablo 2, to tego, że wygląda po prostu świetnie. Dobra, koniec zabawy, trzeba w końcu ubić Andariel. O właśnie, wiecie, czego szuka w lesie bohaterka Diablo 2? Szyszak! Tak więc przepraszam, kochani, że trochę pomarudziłem na klasyka, a co gorsza, pomarudziłem na kultową, uwielbianą przez wielu komendę Players 8. Komendę, bez której wielu nie wyobraża sobie grania po singlu. Przepraszam. I chyba nawet dzisiaj nie muszę mówić, że jest atmosfera skandalu. Do usłyszenia, cześć, pa.